Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj mamy do omówienia, tak jak mogliście zauważyć po tytule i po okładce tego filmu, bardzo, bardzo, znacie mnie, bardzo ekscytujący dla mnie, no i mam nadzieję, że i dla Was również temat, czyli temat rozświetlaczy. I dzisiaj przygotowałam dla Was 5 top najlepszych, najfajniejszych, moim zdaniem, rozświetlaczy, które dostaniecie w drogerii Hebe. Mój film jest uzupełnieniem filmu, który w tej chwili również możecie już obejrzeć na kanale Urodomaniaczki by Hebe i tam jeszcze możecie mnie zobaczyć w rudych włosach. A no właśnie, a jeżeli nie jesteście ze mną na bieżąco na moim Instagramie oraz Instastory, no to jeszcze nie widzieliście, że wróciłam do starego cięcia i do starego koloru włosów. Zanim przejdę do omawiania przygotowanych rozświetlaczy, to polecam Wam albo obejrzeć tamten film przed moim filmem, albo możecie uzupełnić swoją wiedzę po moim filmie. Bo nasze materiały świetnie się uzupełniają i niezależnie w jakiej kolejności je obejrzycie, ale jeżeli obejrzycie oba, to będziecie mieć pełny przekrój wiedzy. Jak stworzyć prawilny hashtag GlowKitulce. W odcinku, który możecie zobaczyć właśnie na kanale Urodomaniaczki, tłumaczyłam Oli krok po kroku, step by step, jak aplikować rozświetlacze, aby spotęgować efekt rozświetlenia. I tam siedziałam obok jako doradca, omawiałam poszczególne rozświetlacze, więc w tamtym filmie też zobaczycie trochę więcej rozświetlaczy niż ja Wam dzisiaj pokażę i też możecie zobaczyć na żywo, jak Ola krok po kroku aplikowała na swoją skórę, na swoją cerę oraz również na dekolt i ramiona rozświetlacze i jaki efekt na samym końcu uzyskała. I może niektórzy z Was nie wiedzą, światła takie studyjne, sztuczne oświetlenie niestety zabiera, zjada ten blask, który widać na żywo. Bałam się, naprawdę bałam się, że ten efekt nie będzie tak widoczny, jakbym chciała, aby był widoczny. A wbrew pozorom wyszło naprawdę świetnie, więc naprawdę polecam, udajcie się pod tamten film i sprawdźcie, jak to wygląda. Jestem po prostu zachwycona. Widzicie to zresztą po moich oczach. Tymczasem przejdziemy do omówienia top 5 produktów, które dla Was przygotowałam. Tymi produktami mam również dzisiaj wykonany swój efekt glow i aby Wam prawilnie zaprezentować, jak to się prezentuje, no to oczywiście muszę zgasić światła. Zaintrygowani? Jeżeli tak, to zaczynamy. Pierwszym krokiem do rozświetlenia jest bardzo fajny sposób na stworzenie tak jakby mieszanki koktajlu rozświetlającego. Do naszego ulubionego podkładu dodajemy płynny rozświetlacz i w tej kategorii z czystym sumieniem mogę Wam polecić rozświetlacz płynny, czyli Bell Hypoallergenic Liquid Glow Highlighter Intense Shine. W tym opakowaniu mamy aż 25 gram, więc to jest rozświetlacz, który pojemnością niemalże dorównuje podkładom. I dla tych, którzy będą zainteresowani, ja mam dzisiaj zmieszany bardzo mocno kryjący i długotrwały podkład. Dobrze wiecie, ja robiłam test na żywo tego podkładu, że go uwielbiam, ubóstwiam. To jest już moje drugie opakowanie, jak widać kończę. Maybelline Superstay Full Coverage Foundation 24 godziny. Ja jestem obecnie w odcieniu 05 Light Beige. I przeważnie podkładu używam dwie pompki i taką niepełną jedną pompkę rozświetlacza dodaję właśnie do podkładu, tworzę mieszankę. Mam efekt właśnie bardzo kryjącego podkładu, ale z nutą rozświetlenia. Ten rozświetlacz, jak możecie zauważyć, jest na chłodnej bazie, o lekko różowym tonie, ale widzę, czuję w nim też nutę szampana. Nie jest to tak wybitnie chłodny rozświetlacz, którego bym nie używała. Jak mnie oglądacie, to dobrze wiecie, że ja jednak używam rozświetlaczy ciepłej tonacji. Ten po zmieszaniu z podkładem naprawdę świetnie się wtapia i daje przepiękny taki glow
od wewnątrz. To jest rozświetlacz, który powstał przy współpracy z Gosią Smelcerz, czyli Gosią, którą znacie z kanału House of Makeup. I no wiadomo, jeżeli taka osoba przykłada ręce do produktu, no to musi wyjść coś cudownego. Następnie, pamiętając o każdej jednej osobie, wybrałam rozświetlacz, który jest delikatny. I to jest rozświetlacz od Bourjois Paris i tutaj mamy Le Petit Strawberry. Nie wiem, jak akcentować, ale mam nadzieję, że ładnie powiedziałam. I to jest po prostu highlighter. Ten rozświetlacz występuje w jednym odcieniu. Jest to bardzo delikatna, satynowa formuła. Ten rozświetlacz da Wam bardzo delikatny, subtelny efekt, tak zwany radiance. Czyli to jest kolejny produkt, którym możemy stworzyć efekt takiego glow od wewnątrz, takiej zdrowej, rozświetlonej skóry, ale nie mocno błyszczącej, tym bardziej nie błyszczącej w taki mocno metaliczny czy brokatowy sposób. W środku ma co prawda w sobie małe drobinki, ale po roztarciu na skórze spokojnie nie będą one widoczne. Oczywiście, jeżeli będziemy przyglądać się z lupą, no to trochę ich znajdziemy. To jest rozświetlacz, który mogę polecić dla osób, które nie chcą za mocnego rozświetlenia, tylko właśnie taki subtelny, zdrowy efekt na skórze. Z pewnością świetnie sprawdzi się na pannach młodych, które najczęściej właśnie chcą osiągnąć efekt takiej zdrowej, rozpromienionej, ale nie mocno błyszczącej skóry. I przede wszystkim to będzie rozświetlacz bezpieczny dla każdego. Nawet jeżeli zaczynacie z rozświetlaczami, to na pewno nim sobie krzywdy nie zrobicie i on jest na tyle delikatny, że nie pozostawia na skórze żadnej bazy kolorystycznej, więc nie ma problemu, że nałożycie go za dużo i zrobi Wam się dosłownie placek z rozświetlacza na podkładzie. Następnie przejdziemy do bardzo mocno błyszczących rozświetlaczy. I tutaj przypuszczam, że nikogo nie zaskoczę, bo mam przygotowane rozświetlacze od Maybelline i to są rozświetlacze Master Chrome. A dokładnie to jest Master Chrome Metallic Highlighter i tutaj z tej podstawowej kolekcji mam dwa kolory. Pierwszy to jest setka Molten Gold, a różowy jest Molten Rose Gold 050 i również tutaj trzymam najnowszy rozświetlacz od Maybelline, który powstał przy współpracy z marką Puma i to jest odcień 08 Knockout. I tak jak producent opisuje, są to właśnie metaliczne rozświetlacze i moim zdaniem to są jedne z naprawdę lepszych rozświetlaczy prasowanych, metalicznych, które możecie właśnie dostać w drogerii. Master Chrome z tej podstawowej kolekcji jest rozświetlaczem typowo metalicznym, bez drobinek, dającym piękny, obłędny, metaliczny blask. Inaczej się tego określić nie da. Można go budować, można go stopniować, można go dokładać i uzyskać jeszcze mocniejszy efekt. I ja oczywiście mam nałożony dzisiaj ten złoty. I ten złoty również dzisiaj znajduje się pod łukiem brwiowym. No sądzę, że tutaj nie muszę ich za mocno reklamować. Zresztą one nieraz przewijały się u mnie na kanale, więc dobrze wiecie, że je uwielbiam. A to najnowsze cudo właśnie od Maybelline. To jest rozświetlacz, który jest bardzo, bardzo rose goldowy. On bym powiedziała, że jest coś pomiędzy właśnie tym a tym. Ma rose goldową, różową bazę, ale mieni się na złoto. I on również wychodzi niesamowicie metalicznie. Ja go używam jako róż do policzków. Dzisiaj mam go właśnie nałożony, ale bardzo delikatnie, więc może nie widać tego różu, ale na pewno widać, że w miejscu, gdzie jest róż, jest bardzo mocny, intensywny glow. Właśnie pod tym kątem, jako róż rozświetlający, patrzyłabym na ten rozświetlacz. On daje przepiękny, przecudowny efekt i też pamiętajcie o tym, że rozświetlaczy nie trzeba koniecznie używać tylko na szczyty kości policzkowych. Tak jak ja, możecie nałożyć na nos, możecie nałożyć również pod brew, nad brwią, na czoło, w środkowym punkcie brody, najbardziej wystającym, ale również rozświetlacze możecie
aplikować na powieki. I właśnie przechodząc do tego, co dzisiaj zaaplikowałam na powieki, cienie, które są matowe, to oczywiście wszystkie informacje będą zawarte w opisie na dole, a to, co się błyszczy na powiece ruchomej, to są rozświetlacze, które jako kolejne chcę Wam polecić. I tutaj niestety coś mi się obkleiło, mam nadzieję, że nie będziecie za to na mnie źli, starałam się zdrapać, ale ciężko mi idzie. To są rozświetlacze od Revolution i to jest Sofix, paleta rozświetlaczy, która właśnie powstała przy współpracy z youtuberką oraz instagramerką Sophie Das Nails. Paleta nie jest nowością na rynku, też już swego czasu, jakiś czas temu przewijała się u mnie na kanale i jeżeli jesteście w temacie rozświetlaczy, to z pewnością spotkaliście się z opinią, że te rozświetlacze są naprawdę świetne, są mega metaliczne, mega błyszczące. I to, co mi się niesamowicie podoba w tej palecie, to to, że mamy naprawdę szeroką gamę kolorystyczną, więc nie dość, że ten produkt może być użyteczny dla pojedynczej osoby, to też i dla wizażystów, ponieważ mamy tutaj kolory, które dobierzemy do niemalże każdej karnacji. Mamy zarówno jasne, jak i ciemniejsze odcienie i złote, i miedziane, przybrązowione i chłodniejsze. I tutaj również można wyczuć różną formułę tych rozświetlaczy. Te trzy sztuki, te, które Wam tutaj pokazuję, są półkremowe, bym powiedziała. Nimi możemy zrobić, powiedzmy, taki lekko mokry efekt na skórze. Z kolei ten oraz te cztery na dole mają w porównaniu do tych suchą formułę, ale suchą w dobrym tego słowa znaczeniu. I to są metaliczne, już bardzo metaliczne rozświetlacze. Przecudowne, po prostu patrzę, jak mi się tutaj palce błyszczą i to jest sztos. I to, co lubię w paletach rozświetlaczy, jeżeli są właśnie różne kolory, to to, że w zależności od naszego nastroju, ubioru, czy makijażu, czy właśnie dzisiaj postawimy bardziej na róże, czy bardziej na złoto, na brązy, na czernie, to możemy pod to dopasować rozświetlacze. Sądzę, że na pewno nieraz słyszeliście o takiej technice, o takim sposobie łączenia ze sobą produktów na twarzy, aby makijaż w odbiorze był bardziej spójny. Przykładowo nakładamy rozświetlacz o różowym podtonie, w różowym kolorze, tak samo róż do policzków, jeżeli mamy różową pomadkę na ustach. Jeżeli mamy brązy na oczach, to najczęściej bardzo ładnie będą wyglądać złote rozświetlacze na policzkach. I właśnie dla osób, które uwielbiają bawić się z makijażem i każdego kolejnego dnia mieć inny makijaż, inne kolory na oczach, inny kolor ust, to tak samo możemy dopasowywać właśnie pod konkretny makijaż, konkretny kolor rozświetlenia na policzku. Produkt, który mnie zachwycił, po prostu oszalałam na jego punkcie i możecie to zobaczyć w tamtym filmie. I jak zaczęłam z Olą aplikować ten rozświetlacz, po prostu obie dostałyśmy szału na jego punkcie i ja od razu po nagraniach wyszłam i pojechałam do drogerii go kupić i na szczęście go dorwałam. A mianowicie jest to sypki rozświetlacz. Ja niestety mam połamane opakowanie, ale był ostatni, więc złapałam taki, jaki był. Ważne, że jest cały. Rozświetlacz w formie sypkiej od Hean Lumi Sparkling Pyłek Rozświetlający. I on występuje, z tego co mi wiadomo, w jednej wersji kolorystycznej i jest to złoto. Czyli dobrze wiecie, że ja złoto kocham. Jest to rozświetlacz, który jest niesamowicie bardzo, bardzo, bardzo mocno brokatowy. I jest to zdecydowanie rozświetlacz dla bardzo odważnych osób i daje przepiękny, no po prostu nie da się określić tego, jaki on daje efekt. Widzicie to sami na przebitkach. To jest coś niesamowitego. Ten rozświetlacz również możemy budować, również możemy stopniować, tylko pamiętajmy o tym, że on pozostawia na skórze właśnie taką ciemniejszą bazę kolorystyczną, więc ja też zawsze o tym mówię. Każdy jeden produkt na twarzy, niezależnie czy to są oczy, czy to są policzki, bronzer, róż do policzków, blendujemy, wtapiamy w skórę. Im więcej pracy, uczucia włożymy właśnie w blendowanie, tym ładniejszy i bardziej taki właśnie flawless efekt, finish
wykończenie uzyskamy. I właśnie to, o czym mówię, jeżeli ten rozświetlacz nałożymy w dużej ilości na szczyty kości policzkowych i go nie rozetrzemy, to możemy zauważyć pod spodem właśnie taką bazę kolorystyczną, więc wtedy bierzemy pędzel, na przykład po pudrze, rozcieramy, dokładamy ten rozświetlacz, rozcieramy ponownie. Przy okazji tego filmu odeślę Was jeszcze do mojego filmu na temat pędzli i w tamtym filmie też tłumaczyłam, jakimi pędzlami właśnie aplikuję rozświetlacze i jak różne kształty pędzli wpływają na efekt rozświetlacza, bo właśnie też w zależności jakim pędzlem pracujemy na policzkach, to możemy uzyskać mocniejszy albo słabszy efekt, używając tego samego produktu. I mogę Wam zdradzić, zrobić Wam taki spoiler, że ten rozświetlacz na pewno pojawi się w podsumowaniu miesiąca, w ulubieńcach miesiąca, no bo jest po prostu obłędny. A jeżeli jeszcze zrobicie coś takiego, jeżeli nałożycie płynny rozświetlacz na ciało, na obojczyki, właśnie tutaj na dekolt i jeszcze dołożycie ten pyłek na najbardziej wystające punkty na ciele, na obojczyki oraz na ramiona, to będziecie wyglądać jak gwiazda na czerwonym dywanie. Sądzę, że więcej dodawać tutaj nie muszę. Widzicie błysk zajarania w moich oczach. Był to dla mnie niesamowicie ekscytujący film do nagrania. Mam nadzieję, że temat tego filmu przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to poprosiłabym o kciuka do góry pod tym filmem. Oczywiście przypominam o tym, aby właśnie udać się do filmu na kanał Urodomaniaczek by Hebe, aby sprawdzić, jak właśnie moja teoria i te produkty pracują na żywo, właśnie na Oli i jak to wyszło finalnie. Więc jeżeli jesteście maniakami rozświetlenia, tak jak i ja, to koniecznie musicie zobaczyć tamten film. Mam nadzieję, że trochę usatysfakcjonowałam osoby, które odwiecznie proszą mnie o film na temat najlepszych rozświetlaczy. Ja nieraz odpowiadałam Wam w komentarzach pod filmami, że nie nagram Wam filmu na temat najlepszych rozświetlaczy, bo te rozświetlacze non-stop cały czas się pojawiają nowe na rynku i po prostu ten film jakbym nagrała, to zaraz byłby nieaktualny, właśnie patrząc na przykład pod względem tego rozświetlacza z Heam. Ale mam nadzieję, że właśnie takie top 5 z konkretnej drogerii, właśnie Hebe, przypadło Wam do gustu. W przyszłości mogę pomyśleć właśnie o kolejnych top 5, na przykład płynnych rozświetlaczach albo metalicznych rozświetlaczach, ale na pewno nie o wszystkich rozświetlaczach możliwych w jednym filmie. Czekam na Wasze komentarze. Jak zwykle przypominam o tym, aby wcisnąć przycisk subskrybuj oraz taki dzwoneczek obok niego, aby być ze mną na bieżąco. A jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco jeszcze bardziej, to odsyłam jak zwykle na mojego Instagrama oraz Instastory. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się już niebawem w moim kolejnym filmie i do następnego. Na razie.